Słuchajcie, kochani, trafiliśmy w magiczne miejsce. Muszę wam powiedzieć 2-3 słowa o nim, bo to kolejne miejsce, które zasługuje na to, żeby powiedzieć o nim, i to bardzo. Słuchajcie, gospodarz, właśnie ten przesympatyczny pan, kochani, który, wierzcie mi, naprawdę z PESEL-u ma nieprawdopodobne lata, właśnie w tej chwili uczy Gutka spaceru na Rosie. Niesamowita historia, kochani. Kilka chwil temu przyszedł z Normobarii, z pomieszczenia, o którym będę chciał wam dzisiaj opowiedzieć. Natomiast osoba zasługuje na ogromną uwagę, na ogromny szacunek. Słuchajcie, pan, który tutaj na skutek zrządzeń losu, dziwnych historii zdrowotnych, podjął troszkę niekonwencjonalny tryb życia. No i, kochani, jest absolutnie żywym dowodem, że tak można, że się da, że pozytywne myślenie, że to, czego was uczymy, że to, co propagujemy, ma ogromny sens. Tak naprawdę pamiętajcie, że nasz kanał to właśnie, słuchajcie, pozytywne myślenie plus ciężka praca. Słuchajcie, ten pan jest starszy od mojego taty na 100%. Natomiast jego stan umysłu, fizyczny, intelekt, siła, werwa, kochani, myślę, że to nie jest często spotykane zjawisko. Zaprosił dzisiaj Gutka na spacer po Rosie. Jak widzicie, na boso poszli po trawie. Dostajemy niesamowite tajniki, bo tak trzeba to nazwać, kochani, tajniki dobrego i szczęśliwego życia. I powiem wam tak, to nie jest żadna mega tajemnica, czy jakieś hiper, słuchajcie, dziwne rzeczy. To są rzeczy, które ja wam ciągle przekazuję, to są rzeczy, o których ja wam ciągle mówię. Natomiast jak gdyby my je wykorzystujemy w sporcie, ale musicie wiedzieć, że całe życie w ten sposób jest skonstruowane. Jeżeli będziecie tak funkcjonować, przed wami naprawdę wspaniałe, dobre i długie życie. Ja osobiście czuję się za osobę spełnioną, szczęśliwą, kochani, naprawdę, pomimo że nie jesteśmy majętni, pomimo że nie opływamy w luksusy, nie zależy nam na tym, pomimo że nasz, kochani, stary szabłowozik poczciwy coraz częściej daje o sobie znać, że jest mu już ciężko prowadzić taki tryb życia jak my. Co chwilę gdzieś tam jakaś drobna naprawa, poważniejsze też się przytrafiają. Natomiast dzisiaj, kiedy wrócimy po treningu, bo jest godzina 7 rano, stąd mamy 1,5 godziny na obiektyw Rublowianki, także dziękujemy ci, losie, że tak to zrobiłeś, że połączyłeś nas tutaj z właśnie tym nieprawdopodobnym człowiekiem, który, słuchajcie, bezinteresownie swoją wiedzę przekazuje teraz młodemu człowiekowi, czyli w kolejne pokolenie. Być może te informacje, ta wiedza, te rzeczy, które nam się tutaj przytrafiły, będą towarzyszyć Gutkowi przez całe dorosłe życie, bo musicie wiedzieć, że tak naprawdę czasami jeden szczegół potrafi zadecydować o wielu sprawach. No, do tego pamiętajcie, myślcie pozytywnie, pracujcie ciężko, a ja dzisiaj, kochani, pokażę wam, jaka magia znajduje się w tym budynku, w którym mieszkamy. W tym budynku, w którym mieszkamy, słuchajcie, w przepięknej okolicy w Krakowie, słuchajcie, ulica Podgórze, zdaje się, Podgórze 60, Apis, magiczna nazwa, zapamiętajcie, jak będziecie szukać noclegu w Krakowie, tu trzeba trafić. Tu jest magia w powietrzu, tu jest Normobaria, z której Gutek korzystał, słuchajcie, przespał dzisiaj całą noc w ciśnieniu 1400 hektopaskali. Opowiem wam o tym dzisiaj. Mamy fragment zapisu, który Gutek nagrał kamerą. Puszczę wam, kochani, ten zapis. Natomiast więcej na temat Normobarii opowiem wam, kiedy wrócimy z treningu, kiedy będzie chwilka, kiedy będziemy mieli odrobinę czasu. Wtedy wam pokażę magiczne miejsce i opowiemy troszkę, jak organizm reaguje, jak organizm się regeneruje, co się dzieje, kochani, z człowiekiem, gdzie tajemnica długowieczności, szczęśliwego i zdrowego życia. Trochę inaczej na naszym kanale, ale, kochani, chciałbym to wam pokazać. Dlatego jeszcze raz serdecznie was pozdrawiam.
Zaczynamy cudownie, pięknie, dzień numer 4. Boże, jak to szybko leci, czemu to leci tak szybko? Zaczynamy dzień numer 4, kochani, w tak wspaniały sposób. Natomiast słuchajcie, Pan pokochał nas, pokochał Gutka, słuchajcie, dzieli się naprawdę wspaniałą informacją. Zobaczcie, chyba jakieś zwierzaczki Pan musi mieć, bo niósł wiaderko w tej chwili. Natomiast dzieli się swoją wiedzą, wspaniałym, pozytywnym myśleniem, mądrościami życiowymi, które no, zdobywa się swoim własnym życiem, kochani. Tego się nie kupuje, tego się nie czyta w gazecie. Zapewniam Was, że Pan jest... Dzień dobry, witam serdecznie! Towarzyszę Wam, ja wiem, towarzyszę Wam właśnie przy tym spacerku. Kilka słów rozmawiamy, potem jak wrócimy z treningu, odwiedzimy Twoje tutaj magiczne miejsce. Jesteś niesamowitym człowiekiem i dziękujemy Ci za wspaniałą gościnę. Słuchajcie, widzicie? Cieszę się ogromnie, niech zdobywa doświadczenie, wiesz, od takich ludzi... Dokładnie tak, dieta i oczyszczanie organizmu. Rewelacja, czyli izotonik, inaczej mówiąc, no super, rewelacja. Ej, kochani, zobaczcie, Pan też pływa, sok z cytryny i miodu, pije taki płyn, kochani, mówi, przy jego intensywnym treningu, oczywiście wie, że Gutek jest profesjonalnym sportowcem, w związku z tym dostał Gutek takie wskazówki, kochani, informacje. Niesamowita historia, naprawdę. Nie chcę, kochani, bo się zaraz wzruszę, bo to jest wspaniały człowiek, wspaniałego pokolenia, które przemija, kochani, i Senevrati, i to jest, kochani, troszkę takie... Ech. Okej. Dziękuję pięknie. Potem odwiedzimy, kochani, Normobarię i zobaczycie magiczne miejsce. Natomiast sama okolica ogromnie urokliwa. Słuchajcie, nie mamy nic wspólnego z Krakowem tak naprawdę. Cały czas się zastanawiam, czy to jeszcze Kraków. Piękne małe uliczki, pełno, słuchajcie, iglaków dookoła. I to różnego rodzaju, słuchajcie, zobaczcie. Magia w tym, po prostu magia w tym, kochani. Czujemy się troszkę, jakbyśmy mieszkali w jakimś kurorcie, kochani. Natomiast trenujemy z jedną z najlepszych akademii, z Bochum. Akademii, która wychowała, słuchajcie, Goreckę, kolegę Lewandowskiego, czy Gündogana, słuchajcie, z Manchesteru City. No, to są rzeczy naprawdę niesamowite. No, my mamy możliwość, kochani, od wychowanka VfL Dariusza Wosza uczyć się z pierwszej ręki. Przecież jak on wczoraj dośrodkowywał piłki, robił to jak maszyna, słuchajcie. Ja nawet nie wiem, czy maszyna, słuchajcie, potrafi dokładnie cały czas z taką siłą wyrzucać piłki w takiej intensywności. To było nieprawdopodobne doświadczenie. Gutek mówi, tato, absolutna legenda piły nożnej. Natomiast mamy przyjemność i frajdę z tą legendą pracować. Kochani, zobaczcie, tam cały czas trwa edukacja. Ja uciekam na swoją poranną kawkę. Uciekam, kochani, do montowania filmów, dlatego że no, pracujemy cały czas po to, żebyście mieli wspaniałą pamiątkę, żebyśmy my mieli wspaniałą pamiątkę. Pozdrawiamy Was serdecznie i przypominam jeszcze raz, dzisiaj pokażemy Wam coś ciekawego, jak wrócimy z treningu. Oczywiście dokleję to do tej części filmu. A teraz dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziękujemy, Boziu, za piękny, wspaniały kolejny dzień naszego cudownego życia. Do zobaczenia. Kochani, jeszcze jedna nieprawdopodobna sytuacja, którą musimy Wam pokazać. Naprawdę, to jest magia, to jest cud życia. Słuchajcie, miedziany bidon, w środku woda Redox. Słuchajcie, o wodzie Redox też Wam troszkę opowiemy, dlatego że tam w Normobarii, w tym pomieszczeniu, właściwie w mieszkaniu zbudowanym, słuchajcie, bardzo zgodnym z ludzką naturą, z regeneracją ciała. Słuchajcie, tam stoi właśnie maszyna do produkcji takiej wody.
Tam idzie normalna woda kranowa, natomiast potem dzieją się z nią cuda. Słuchajcie, jesteśmy bardzo ciekawi wrażeń Gutka po dzisiejszym treningu, dlatego że spędził noc w tej Normobarii. Najpierw byliśmy tam oczywiście pierwszą godzinkę się zaakceptować, sprawdzić, zobaczyć. Potem, słuchajcie, spędziliśmy tam noc. No, zobaczymy, słuchajcie, jaki to będzie miało wpływ na Gutka trening. Ogromne, wspaniałe doświadczenie, które Pan tutaj, życiowe, które Pan na nas przelał. Ogromnie dziękujemy. Naprawdę to jest cudna sprawa. Słuchajcie, Miedź jest bardzo przyjazna człowiekowi. Oczywiście zwróćcie uwagę, że większość instalacji wodnych zostało przebudowanych z zwykłych żelaznych rur czy plastikowych właśnie do miedzi, dlatego że to są rzeczy bardzo zdrowe po prostu i zresztą sama miedź jako miedź jest bardzo drogim surowcem. W naszej okolicy jest jej sporo, mamy KGHM w Zagłębiu Lubin, stoi na całej miedzi. Natomiast jesteśmy wzruszeni i okropnie dziękujemy bardzo. Naprawdę, do zobaczenia. Słuchajcie, kochani, nieprawdopodobna sytuacja, tak jak Wam rano mówiłem, słuchajcie, nieprawdopodobny Pan Andrzej, ekscentryczny, wspaniały facet, jesteśmy absolutnie zakochani w jego osobowości, w tym, co robi. Słuchajcie, nie bez kozery nagrywam Wam monitor tutaj, dlatego że zobaczcie wartości 22,8 tlen, 21,88 dwutlenek węgla, wodoru 15, temperatura 22,8 stopnia Celsjusza i wartość, która wilgotność nas najbardziej, jeszcze. Wilgotność, tak, 54,60. Natomiast wartość, która nas najbardziej interesuje, kochani, to 1088 hektopaskali. Właśnie wie 1091, czyli coś tam pompa troszkę podkręciła chyba i lekko nam poleciało do góry. Kochani, jesteśmy w biurze u Pana Andrzeja. Halo, halo, dzień dobry Panie Andrzeju, witam serdecznie. W imieniu naszych widzów oczywiście żółwik dajemy, bo czasy są takie, jakie są. Słuchaj, powiem Ci tak, jestem absolutnie zafascynowany tym, co robisz, Twoim poziomem wiedzy, Twoją otwartością na ludzi. Myślę, że jestem ogromnie wielkim szczęściarzem, że internet mnie do Ciebie tu przywiódł, żebyśmy w trakcie naszego obozu u Ciebie odpoczywali. Coś w tym jest, tak, tak, bo ja nic jestem, się nie dzieje bez przyczyny. Dokładnie tak uważam i dlatego, że jestem pozytywnym człowiekiem, przyciągam takich ludzi i cieszymy się, że na naszej drodze Pan stanął. Słuchajcie, to są wartości z kabiny... Z mieszkania normalnego. Dokładnie, 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 bo tak jest. Za kilka chwil postaramy się pokazać Wam z Panem Andrzejem nieprawdopodobną sytuację, gdzie tak naprawdę dla wszystkich sportowców, dla wszystkich osób dbających bardzo, słuchajcie, o higienę, o komfort życia, to taka... Odporność organizmu. Dokładnie tak. No ja byłem pod ogromnym wrażeniem, kiedy trafiliśmy tam po raz pierwszy. Gutek spędził noc dzisiaj w tym mieszkaniu hipobarycznym. Słuchajcie, w optymalnej, znaczy w optymalnym ciśnieniu 1400 z tego, co... Dokładnie. Z tego, co Pan Andrzej mówi, to co zostało udowodnione, że takie ciśnienie kiedyś mieliśmy tutaj na naszej planecie. Wtedy żywotność ludzi, regeneracja tkanek, powrót tych tkanek rzeczywistych, to wszystko funkcjonowało wtedy no zupełnie inaczej jak teraz. W żartach to ja mówię, że ktoś nam spuścił te 400 no, bo może podpadliśmy na górze, słuchaj, mówi, dobra, po co im tyle żyć, jak nie umią tego życia szanować, słuchaj. Być może coś w tym jest, kochani, ale tak naprawdę, no, Panie Andrzeju, może w dwóch słowach, co się dzieje z organizmem w trakcie tych 1400 bar? Takie przesłanie troszkę dla sportowców, mamy no, sportowy kanał. Tutaj te dane, które mamy, to mamy końcówkę, bo spuszczamy właściwie powietrze z mojego Diogenesa, jak nazwałem to mieszkanie normobaryczne. Spuszczamy ciśnienie po to, żeby od czasu do czasu musimy wieczyć też całość tego mieszkania, a można wywieczyć. Ja rozumiem, że to jeszcze od wczorajszej nocy nie zeszliście do zera, tak? Czyli to, co było 1400 w trakcie, kiedy tam Kuba spał? No to nad ranem było jeszcze 1400. Rozumiem. Tylko ja już tam trochę upuszczałem, bo wchodziłem nabierać wodę Redox do picia. Rozumiem. Więc przechodziłem tam kilka razy. Właśnie nadmieniamy, że na wodzie Redox dzisiaj Gutek trenował i muszę Ci powiedzieć, Panie Andrzeju, że był zafascynowany. Rozglądamy się za bidonem, słuchaj, miedzianym, bo wiemy już, jaką wielką wartość ma mieć. A propos to, jak mówimy o tym, o naczyniach miedzianych, to ja pozwolę Ci sobie tutaj coś
Może znajdę. Słuchajcie, ogromna ciekawostka i ciekawa wizyta tutaj u pana Andrzeja. Akurat jesteśmy u niego w biurze, ale za chwileczkę przeniesiemy się do tego mieszkania. To nie jest żadne biuro, to jest mój prywatny taki gabinet. Twój prywatny pokoik, gabinecik. No ja tak nazywam, słuchaj, wiesz. W każdym bądź razie jest to wszystko tu pięknie poukładane. Słuchajcie, powiem w międzyczasie, pan Andrzej od blisko 10 lat tutaj zajmuje się no właśnie studiowaniem tej normobarii, która się ostatnio staje bardzo popularną formą na regenerację, na wzmacnianie odporności, na przywracanie, słuchajcie, zmęczonego organizmu do stanu pierwotnego. Najkrócej mówiąc, żeby powiedzieć to w dwóch zdaniach, to atmosfera, która panuje w normobarycznym. Działa na organizm w ten sposób, że pobudza jego własne siły do tego, żeby mógł się, że tak powiem, samo naprawiać niejako. Szybciutko, w bardzo przyspieszonym zresztą tempie, dlatego bardzo, że... No dowodem na to są komory hiperbaryczne na Śląsku, w szpitalach, gdzie... Tak, poparzeni górnie, tak. Górników po poparzeniach. Daje się do takich właśnie komór hiperbarycznych, gdzie ci, tylko że tam jest ciśnienie doprowadzane nawet do 2000 hektopaskali, czyli dwie atmosfery, i jeszcze do tego doładowują 100% tlenu, ale to już musi być pod kontrolą lekarza robione, tak. Bo nadmiar tlenu powyżej tam 40% może doprowadzić do chemicznego zapalenia płuc, także to nie są żarty. Powiem tak, panie Andrzeju, ja kiedy po raz pierwszy pana wczoraj słuchałem z otwartymi ustami, przyznam szczerze, że dowiedziałem się wiele wspaniałych rzeczy. Zapraszamy na Podgórną 60. Dobrze mówię? Podgórki 60. Podgórki Sfoszowickie. Podgórki Tynieckie. Rozumiem. My jesteśmy na Sfoszowicach, to dzielnica, kochani, Krakowa. To jest chociaż podgórze, czasami. Podgórze, Kraków, czasami, podgórze. Czasami myślę, że to już nie jest Kraków, bo powiem ci, tutaj macie tak pięknie, zielono, cudownie. Mogę ci zagwarantować, że jeżeli będziemy przyjeżdżać, a no, będziemy przyjeżdżać, będziemy ci tu częściej dokuczać. Jeśli chodzi o to miejsce, no to tutaj akurat znajdujemy się 316 metrów nad poziomem morza. Piękne. Położeni jesteśmy na takim. Na tak zwanym uwale, krakowsko-wielickim z punktu widzenia geologicznego, tak się nazywa ta struktura. Rozumiem. A uwał, cóż to jest uwał? Uwał jest to morena czołowa lodowca, gdzie lodowiec idąc z północy toczył margiel, piasek, ziemię przed swoim czołem i tu dotąd doszedł lodowiec właśnie. Panie Andrzejku, nie zabierając czasu, pokażmy to nasze mieszkanie. No dobrze. Za chwileczkę się zmieniło. A odnośnie tego stanu, no to właśnie tutaj mamy tylko 1088 hektopaskali, bo schodzimy przy naturalnej wymianie powietrza, gdzie się doładowuje, co jakiś czas pompy się włączają, żeby utrzymać stałe ciśnienie, mamy pompy odłączone i ciśnienie sobie pomału schodzi. Właściwie przez cały dzień dzisiaj schodzi. Ja tam parę razy wchodziłem po wodę, dlatego teraz mamy 1088 hektopaskali. Bo jest, może mi się uda się namówić jest... na to, żebyśmy weszli w ciągu kilkunastu sekund do środka, przechodząc przez śluzę, no ponieważ masz swoje tam opory wewnętrzne. Tak, jak wiecie, jestem klaustrofobikiem, średnio znoszę właśnie wszelkiego rodzaju formy zamknięcia, a tutaj, słuchajcie, byłem pod ogromnym wrażeniem, dokładnie wystarczył ułamek sekundy, 10 sekund od włączenia pomp, nie byłem w stanie przepchać drzwi, słuchajcie, w których nie było klamek, nie było nic. I teraz, słuchajcie, moment dekompresji, wiecie, jak działa, tak jak w kapsułach płetwonurkowie, każdy, kto schodzi poniżej pewnej głębokości, naraża się właśnie na takie wysokie ciśnienie, no potem musi się rozprężać. Oczywiście idziemy. To jest ten moment, jesteśmy przy mieszkaniu normobarycznym, czyli normobaria. Zobaczcie, jak to, kochani, wygląda. Mamy pomieszczenie, taką troszkę kapsułę dekompresacyjną, czyli tak naprawdę, słuchajcie, aby wyrównać ciśnienie i przejść z jednego ciśnienia do drugiego, mamy tutaj, kochani, drzwi, które w tej chwili, zobaczcie, bardzo luźno się da otworzyć. Nie ma żadnej klamki, nie ma kompletnie nic. Mamy tutaj, słuchajcie, ławeczkę, w której możemy odpocząć, bardzo grubą szybę, no inaczej nie może być, ponieważ gdyby była cienka,
mogłaby po prostu nam tutaj nie wytrzymać i strzelić. I mamy, słuchajcie, drzwi, za którymi mamy właśnie mieszkanie. Troszkę to wygląda jak, słuchajcie, kapsuła statku kosmicznego. Natomiast tu są wszelkie urządzenia do spuszczania, do wyrównywania ciśnień. Natomiast w tym momencie, wychodząc z tamtego pomieszczenia na zewnątrz, najpierw wchodzimy, słuchajcie, do tego pomieszczenia, zamykamy drzwi, wtedy przez różnicę ciśnień otwieramy, wyrównując ciśnienie, wtedy już te drzwi, kochani, nie dadzą nam się otworzyć, jesteśmy w mieszkaniu. Wychodząc, kolejność jest odwrotna, otwieramy te drzwi, wchodzimy do tego pomieszczenia, tutaj przechodzimy dekompresję i wtedy, słuchajcie, możemy z powodzeniem wyjść tutaj na mieszkanie właściwe, tak? Dlatego, że tak naprawdę, słuchajcie, wyjście z tak dużego ciśnienia no, mogłoby zaszkodzić, kochani, dla zdrówka, tak? Dlatego płetwonurkowie czy osoby nurkujące wychodzące z dużej głębi potrzebują, słuchajcie, tego momentu dekompresji tak zwanej, aby przygotować organizm, aby uniknąć tego szoku. Także za chwileczkę będziemy wchodzić do pokoju. No, panie Andrzejku, jestem, powiedziałem tak, jak zrozumiałem, że kiedy zamkniemy te drzwi, tak, wyrównamy ciśnienia, możemy tam wejść, to tu będzie ciśnienie. To się te drzwi otworzą. Ale czekaj, ja się jeszcze chwilę wstrzymuję. Nie bój się, przy mnie jesteś bezpieczny. Okay. Ja ci wszystko powiedziałem. Dobra. Będziesz słyszał szum. Jak są większe różnice ciśnień, to tutaj temperatura rośnie. Mhm. W tym momencie, jeśli dodajemy ciśnienia, gdybyśmy wychodzili, to wtedy tutaj ciśnienie się spuszcza, to wtedy temperatura maleje. Dzisiaj rano jak... Co, nie dam rady. Czuję po sobie, kochany, że nie dam rady. Wejdziemy tam, ale chyba musiałby być bez ciśnienia. No, ale... Czuję, że w tym momencie, patrz, nic jeszcze nie zrobiłeś, ja mam pot na czole. No ale posłuchaj. Kochani, jednak moja klaustrofobia nie pozwala mi tutaj pełnią cieszyć się z twojego cudownego cudu. Natomiast trochę mi wstyd, że tak to wygląda, ale wiesz, to są sytuacje czasami silniejsze od nas. Natomiast co teraz robimy? Spuszczamy teraz ciśnienie. Tak. Mieszkania. Za momencik zobaczycie piękne, wspaniałe mieszkanie. Gutek wam nagrał kawałeczek tego mieszkania wczoraj, bo dostał kamerę. Wczoraj i dzisiaj rano chyba jeszcze... Jeszcze jak spuszczaliście świat... chyba. Bo wczoraj wieczorem, no to jak światła były. A dzisiaj rano nagrywał przez okno moją łąkę kwietną. Rozumiem. Rozumiem, jak stanę. Rozumiem. A potem z kolei ja was nagrałem, jak mieliście piękny spacer na Rosie. Tak jest. A w międzyczasie zrobiliśmy piąty dzień obozu VfL Wolfsburg, przepraszam, Bochum. Coś ten Wolfsburg, kochani, o nas myśli. Słuchaj, czy tą czerwoną bajką w tej chwili zmniejszyłeś ciśnienie? Nie. Tak jest otwarta, tak jest zamknięta, gdybyśmy te drzwi zamknęli, to ciśnienie nam zacznie przytrzymywać, a gdybyśmy otworzyli, to będzie uciekać na zewnątrz. Rozumiem. Niesamowita sytuacja, słuchajcie, za kilka chwil, jak tylko ciśnienie się wyrówna, bo my nie możemy ruszyć za żadne skarby świata tych drzwi, pomimo że jest raptem tylko... Oprzyj się o tym. A jak to się zamkną, to już nie wyjdę, nie? No nie, tam otworzę tu i... Kocham cię bardzo. Momentalnie się ja otworzę. Wiem, że za wszelką cenę chcesz wyleczyć mnie z tej klaustrofobii, a najlepszym sposobem jest właśnie, wiesz, dawanie podobnych sytuacji, ale kochani, mimo wszystko... Ale to weź sam sobie dociśnij. Ale nie, bo jak je docisnę, to one się zamkną. Nie zamkną się od razu, przecież to się musi wypełnić. Nie, bo ja nie mam tyle siły. Kontroluj sobie, trzymaj tu rękę. Kocham cię bardzo, nie mogę, Andrzejku. Tylko z tej strony się. Nie mogę, kochany panie Andrzejku. Jesteś wspaniałym facetem, nie mogę tego zrobić. Natomiast zobaczcie, jeszcze przez szybkę tylko pokażemy maszynę do wody Redox. Robi nieprawdopodobne rzeczy. Redox, tak. Dzisiaj Gutek na tej wodzie z tej maszyny przetrenował. Dlatego, że słuchajcie, kochany nasz gospodarz Andrzej zadbał o nas z każdej strony. Nie tylko dał nam się porządnie wyspać, ale właśnie Gutka zregenerował w tym tutaj mieszkaniu. Napoił go z miedzianego bidonu wodą Redox. A dwa słowa o tej wodzie Redox. Powiedz mi, jaka to jest forma? To wzbogaca, wytrąca złe rzeczy? W dwóch słowach byśmy powiedzieli tak. Najważniejszym czynnikiem, który tam jest, to jest wodór, który się w tej wodzie znajduje. Rozumiem. Czyli wodór. On zmienia całkowicie potencjał. Gutek mówi, że właśnie ta woda miała taki inny posmak, nie? Bo pytałem go, jak smakowała woda. Ona ma troszkę inny posmak, ale żeby to ruszyć do wyobraźni, co to jest za woda,
Więc na co dzień mamy do czynienia z tak zwaną wodą sodową. Mhm. Ona jest saturowana dwutlenkiem węgla. Rozumiem. Ta woda natomiast jest saturowana wodorem. Rozumiem. Czyli w tym momencie, ale to też jest gazowana woda, lekko tak naturalnie jakby... No, ale jest gazowana... Ale wodorem, a z wodorem, a nie dwutlenkiem węgla. A nie dwutlenkiem węgla. Rozumiem. No, niesamowite. I wpływ na organizm, rozumiem, ma zbawienny. No, ma organizm, wpływ na organizm taki, że działa oczyszczająco na organizm. Mówiąc krótko, w wielu przypadkach ludzie mają płyny ustrojowe, mm-hmm. zaczynając od krwi, a poprzez pozostałe inne płyny ustrojowe doprowadzone do tak zwanego stanu żel. Mm-hmm. A należy utrzymać płyny ustrojowe w stanie zol. Rozumiem. O to chodzi, że wtedy przepływ płynów ustrojowych jest prawidłowy, organizm lepiej się oczyszcza. Rozumiem. Nie grożą różnego rodzaju zatory i inne dziwne rzeczy. Andrzeju, niesamowita pasja. Słuchaj, wiesz, powiem ci tak, 18 lat plus VAT już dawno za tobą, no, ale no, tak. tryskasz energią niesamowicie. Słuchaj, jesteś pokoleniem mojego ojca. Ja sypiam, proszę ciebie, 4-5 godzin na dobę. Niesamowite. Wiesz, no, Einstein podobnie sypiał, słuchaj. Obciążenia... ale nie w tym wieku, bo Einstein... fizyczne i psychiczne też mam dość duże w związku z sytuacją. Tak, tak, znamy, tak. No bo jak ktoś jest w rodzinie chory, to praktycznie chora no tak jest cała rodzina. No tak jest, tak jest. No i trzeba to w jakiś sposób wytrzymywać na co dzień. Słuchaj, w każdym bądź razie twoja pogoda ducha, twój wigor. No mówię ci, jakby tu z wieku nie chcemy się zdradzać, ale jesteś z tego wspaniałego pokolenia Jana Pawła II, jak mój ojciec, jak no, wielu wspaniałych ludzi. Cieszę się ogromnie, że byłeś tutaj z nami na kanale. Naprawdę, w imieniu widzów moich sportowych, bo większość ogląda nasz kanał, widzowie sportowi, w jakiś sposób uprawiający sporty, bądź są pasjonatami sportu. Natomiast no, my zachęcamy was, słuchajcie, jeżeli ja osobiście mam ogromny problem z klaustrofobią, ale myślę, że gdybyśmy jakoś tak pomału, od małych ciśnień zaczęli, to myślę, że ja bym sobie poradził. Ja się też bardzo źle czuję w windach, samolotach i w ogóle we wszystkich takich sytuacjach, z których nie mogę wyjść wtedy, kiedy chcę, że tak powiem. Tutaj mamy i tak, bo to mieszkanie to jest chyba jednym z większych, jeśli chodzi o objętość i powierzchnię, bo tutaj mamy objętość tego mieszkania, nie licząc śluzy przejściowej. Mm-hmm. Czyli tu mnie tego miejsca, w którym jesteśmy. No tutaj jest jakieś około 8 metrów sześciennych. Tutaj, gdzie jesteśmy. Tak, a tam jest 100 metrów sześciennych. Co jest 100 metrów sześciennych, a jak na kwadraty zrobimy, koło 30 metrów kwadratowych tamto mieszkanko ma, nie? 100 metrów sześciennych to jest mniej więcej to mieszkanie, które mogę pokazać. Mm-hmm. To jest mój pokój. To jest 100 metrów sześciennych, tak? Tutaj gdzie można pograć w bilard, no nam się nie udało z braku czasu, ale zagramy, Andrzeju, następnym razem. 100 metrów sześciennych, więc taka objętość jest w sześcianie. Rozumiem. A kwadratowych mamy około 30 w tamtym mieszkaniu. Powierzchni podłogi. Tak, podłogi. No, ale to mogłoby być więcej, bo gdybym poszedł z podłogą do średnicy, no tak, tylko wtedy byśmy mieli za nisko. No tak. No ale tam mamy... kształt owalny, to się wydaje, że niemożliwe, żeby taka objętość się zmieściła. Doczekać, kiedy tam wejdziemy. Ale w fizyce jest tak, że kształty owalne, a zwłaszcza kula, jest najdoskonalszą figurą czy bryłą, gdzie w najmniejszej powierzchni jest zamknięta największa objętość. Dokładnie tak. No, brawo, genialne. To jest zasada. Genialne. Że w kuli mamy największą objętość zamkniętą najmniejszą powierzchnią. Słuchajcie, kochani, będziemy pomalutku za kilka chwil wchodzić do tego pomieszczenia. Ja powiem szczerze, naprawdę miałem okazję tam posiedzieć wczoraj kilka minut. Nie skusiłem się. Tak, ja właśnie. Wygląda jak skóra dinozaura. Troszkę jak skóra dinozaura, a troszkę powiem ci, wiesz, jak wyglądało, jak taka.
Jak stacja badawcza na przykład na Antarktydzie, wyobraźcie sobie. Ten produkt, który tutaj widzicie, słuchajcie, to jest po prostu nic innego jak izolacja zapianowana, dwucentymetrowa konstrukcja metalowa. Tak musi być, dlatego że inaczej te wysokie ciśnienie uszkodziłoby powłokę. Myślę, że gdyby... Izolacja mi daje ochronę... Też od ciepła, nie? Jeśli chodzi o izolację, o temperaturę, bo ja utrzymuję tam stałą temperaturę w granicach 21-22 stopni. Tak, tak. A naciśnienie to musi być... Ale powiedz, co by było, gdybyśmy na przykład właśnie w takim pomieszczeniu tu, gdzie są cegły, gdzie jest tynk, zrobili ciągłego 1400? No, w jakiś sposób ściany, uszkodzilibyśmy te ściany? Gdybyśmy sześcian zrobili taki, nawet z grubości 1,5-2 cm i dali 1400 paskali, Tak. No to załóżmy, tutaj jest 2,5 metra razy 7, 7 razy 2 to jest 14 i 3,5 to jest 17,5-18 metrów kwadratowych. Tak. Ale chodzi mi, wiesz, o jakość. Uszkodzilibyśmy ścianę 1400? Nie uszkodzimy. Po prostu będzie dążyć ta struktura sześcienny, będzie dążyć do kuli, czyli ściany się wypchną. Rozumiem, czyli w tym momencie, gdybyśmy dłużej używali... No bo na tą ścianę, co ci liczyłem, tą powierzchnię, rozumiem, gdzie wyszło tam 17 metrów kwadratowych, tak? 17 metrów kwadratowych, to jeśli na 1 metr kwadratowy przy 400 hektopaskalach działa siła 4 ton, tak, to 17 razy 4 tony to jest 40 i 7 razy 4... 28, 68 ton wyparło na czyli tą ścianę. Czyli w tym momencie uszkodzilibyśmy tą ścianę. To, tak, nawet to by się 2-centymetrowa zrobiła... blacha, gdyby to ją wybuli ją po prostu. Dokładnie. A cała konstrukcja. Dokładnie. Dlatego, kochani, zobaczcie. Rozerwało, ale by ją zrobiłoby taki. Słuchaj, wiesz, jak ciebie nie było wczoraj, kochany mój Andrzeju, i myśmy siedzieli razem z Gutkiem tam czekając na ciebie, i tak rozmawiamy, że. Trochę atmosfera jak w statku kosmicznym, powiem ci, tylko nie pływaliśmy po prostu, wiesz? Jak ja to budowałem, bo przecież budowa się zaczęła od tego, że musiałem znaleźć taki olbrzymi zbiornik. To jest zbiornik, który ma 3 metry średnicy i 14 metrów długości. Dokładnie, taki silos już prawie. Pierwszą rzeczą to była, rozumiesz, dostarczenie tego zbiornika. Cały czas pod górkę, cały czas wyzwania. Niesamowite. Na olbrzymiej lawecie przywieziony nisko podwoziowej. Rozumiem. No ale problem był, jak tu wjechać. Niesamowite. Naprawdę. Słuchajcie, ja wiem, że już jesteście ciekawi jeszcze raz tam wejść, pomimo że już jest nagrany fragment materiału, jak mówię, Gutek tam nocował, Gutek tam spał. Natomiast zobaczmy, może już nam ciśnienie zeszło, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawy, jak tam, słuchajcie, się bierze. Natomiast no, na pewno... Światło nam się automatycznie tu wszędzie. Okej, okay, super. No, natomiast słuchajcie, pamiętam, że w momencie, kiedy wczoraj... Jeszcze chwilę, no to jest niesamowite. Pamiętam wczoraj sytuację, jak zamknąłeś te drzwi, nie tamte drzwi, i kazałeś mi je spróbować. Nie, ja cię wypuściłem. Dokładnie. Ja te pchałem po 10 sekundach, słuchajcie, od chwili zapalenia pomp i już nie było opcji tutaj do was wejścia, słuchajcie. A jak długo wychodziliście? No, parę minut. Parę minut na pewno. I właśnie powiem ci, ta moja świadomość tych paru minut powoduje u mnie te dziwne stany lękowe. Ale przy wychodzeniu, jeśli z wysokiego ciśnienia spuszczamy z tej śluzy powietrze na zewnątrz, jest ciekawe zjawisko. To jest zjawisko w mikroskali takie, jak w makroskali na zewnątrz jest powstawanie chmur. To znaczy, temperatura spada. Tutaj, robi się chłodno. Tak. Na zewnątrz, w miarę podnoszenia się do góry, temperatura też spada. No dokładnie, tak jest. I ciśnienie, jak się podnosimy, też spada. Duch jest coraz niższe. I jakie zjawisko na pewnej wysokości powstaje przy odpowiedniej wysokości? No właśnie, parowanie. Powstają tak zwany punkt drosy i pojawiają się chmury. I tutaj mamy to samo zjawisko w mikroskali, że temperatura nam spada, ciśnienie nam spada i w powietrzu zaczyna pojawiać się mgła. Tutaj, kiedy się czeka, jest tutaj mgła? Jak no się pięknie. Wychodzi przy tej dużej różnicy 1400 hektopar. Syn dzisiaj widział właśnie tą mgłę, zdziwił się.
I to się widzi fizycznie. Się ale to widzi. Tu dokładnie, konkretnie śluzie, tu. Tak. Bo powiedz mi, wychodzicie stamtąd i ile czasu w śluzie spędzacie, żeby wyjść całkiem? Około minutki, dwóch, trzech już wtedy? No, żeby stąd ci się nie spuścić? Jak wychodzimy, to te drzwi są otwarte, te są zamknięte. Mhm. Zamykam przepływ, proszę ciebie, z mieszkania do śluzy, powietrza i otwieram zawór wypuszczania powietrza na zewnątrz. I ten proces ile trwa tutaj tej dekompresji? To minutkę, dwie, trzy? Od kilku minut do kilkunastu, bo jeśli mam... A kiedy już wiesz, że jest koniec, po prostu drzwi się otworzą. Drzwi się otwierają. Czyli w tym momencie wyrównały się ciśnienia i otwierają się drzwi. A tak, i widzisz, i to byłby dla mnie trudny moment, bo to pomieszczenie jest bardzo malutkie. Zostać tu kilkanaście minut, to jest ta moja nieszczęsna klaustrofobia, która no niestety towarzyszy mi, wiesz. I to jest i tak duże i ma okno. No właśnie, to jest jeszcze jedna, ale to jest okno, którego się nie da otworzyć, nie? Nie. Nie ma takiej opcji, nie? No tak, no ono musi przecież być, wiesz, jeszcze na grubej szybie, żeby go też nie pobić, nie? Przecież ciśnienie mogłoby mu zrobić tutaj krzywdę, no, i by rozprysło się w drobny mak. No słuchaj, to ja powiem ci szczerze, o mało włosa wczoraj bym z wami został, ale teraz jeszcze tam czekać parę minut na otwarcie bym dał radę, ale tu już byłby kłopot. Żałuję, że ci to uświadomiłem. No może byś może właśnie mnie zorientował. Może, Andrzejku, dokładnie. Przeszlibyśmy tak. Dopiero jakbym ci powiedział na końcu, to byś nawet nie zauważył. Ale wiesz, bo nie ma... Odczułbyś te zjawiska. Bo powiedz mi jedną rzecz, Andrzejku, nie ma takiej możliwości, żeby tamte drzwi otworzyć i od razu wyjść. Nie, my musimy tu chwilę posiedzieć, nie? Nie ma innej opcji, żeby właśnie tu chwilkę nie pobyć. Nie da się, bo widzisz, ile... O, jest, otworzyły się. Ale jaki ciężar był. Tak, dostaliśmy powietrze. Słuchajcie, no to w tym momencie udało nam się, kochani, wejść do wspaniałego, pięknego mieszkania. Ja wam powiem szczerze tak, że naprawdę... No sami zobaczcie, jak możesz, poproszę cię, Andrzejku, troszkę światła. Gutka, pokój, jak dobrze kojarzę, był tam na końcu. Tak. Słuchajcie, ja jestem świetnym szachistą, także Andrzeju, nie nudzilibyśmy się, jakbyśmy się tu zamknęli. Dla mnie najgorszym problemem jest tam spędzenie tych kilku minut. Natomiast zobaczcie, jaki piękny, przytulny, wspaniały pokoik. Słuchajcie, mamy trzy łóżeczka, czyli jeżeli, kochani, jesteście sportowcami, jeżeli przyjechaliście na zawody, jeżeli spędzacie w Krakowie czas, to warto tutaj na Podgórki 60, słuchajcie, zregenerować, przygotować organizm, kochani, do optymalnego wysiłku, tym bardziej, że no, ja zakładam, że nie wszyscy mają klaustrofobię, kochani, a sama, jak Gutek tutaj powiedział, tato, tu naprawdę było przyjemnie, tu naprawdę było fajnie, różnica ciśnień go, kochani, w żaden sposób nie obudziła, mówi, że przespał całą noc, słuchaj, jak dzieciaczek. Bo ja bym mówił, a nie czułeś, żeby gdzieś tam cię budziło, czy coś? On mówi, nie, tato, dopiero rano, jak spuszczaliśmy pompy, to się obudziłem, nie? Jak zaczęło się spuszczać powietrze. Natomiast zobaczcie, przepiękny obiekt. Mogę ogromnie żałować, kochani, że jakby tutaj, no... klaustrofobia nie pozwala mi tutaj czerpać do końca, ale Andrzejku, tylko ci powiem jedną rzecz, to nie jedna rzecz, przez którą cierpię, nie jeździmy na wczasy żadne międzynarodowe, czasami jest naprawdę oferta za grosze wyjazdu, wiesz. W szachy możemy zagrać. Kochany jesteś, zagramy na pewno, zobaczcie, bryć przygotowany, szachy przygotowane, wspaniały, słuchajcie, człowiek, naprawdę. Andrzejku, ogromnie się cieszę, że do ciebie trafiliśmy, jesteś przesympatycznym człowiekiem. Życzę ci, kochany, zdrowia, życzę ci no, nieprzerwanej tej pasji. Rób to, co kochasz, bo masz redox, zobaczcie, właśnie to jest, no właśnie, tak jak wam tłumaczyliśmy, kochani, zamiast dwutlenku węgla mamy wodę. Wejść na internet, poczytać na temat wody redox. Taką wodę można kupić, ona jest w buteleczkach po 330 ml. I ona smakowo jest jakoś gazowana, jakby była dwutlenkiem węgla, tylko tyle, że my wiemy, że ona jest wodorem. Nie. Dwutlenek węgla jest po prostu, daje większą kwasowość, jak gdyby. Rozumiem. Kochani, natomiast zobaczcie, co można zrobić z 30 metrami. Tam jest jeden pokoik prywatny, słuchajcie, mojego wspaniałego pana Andrzeja. Tu mamy, słuchajcie, pokoik dla gości. Tam jest stolik, kochani, do brydża. No tam nie dokuczamy ci, to jest twoja prywatność. Tam nie zaglądamy, kochani. Mamy toaletę, czyli w tym momencie wszelkie sprawy, kochani, potrzeby fizjologiczne załatwiamy. Zamykamy się tutaj i bierzemy z życia
kto ile chce. Ja serdecznie, kochani, wam polecam. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy, mój Gutek jest ode mnie bardziej szalony, mój Gutek jeździ na karuzelach, mój Gutek korzysta z życia i strasznie się z tego tytułu cieszę, że nie przekazałem mu swojej schizy, że czerpie z życia, że lata samolotami, że bierze wszystko. Ja z kolei jeszcze raz serdecznie dziękuję. Panie Andrzejku, nie chcę ci więcej dokuczać. Dawaj żółwika. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz pod górki Sfoszowickie. Uzdrowisko Sfoszowicze. Dokładnie. W każdym razie to dzielnica Krakowa. Natomiast słuchajcie, sportowcy, na zmęczone ciało. W trakcie, kiedy tu robimy 1400, o, to jestem w stanie, słuchajcie, tutaj. O, och, moje stare kości. Jakie one stare, słuchaj, czuję się naprawdę świetnie, czuję się młodo, właśnie fotel mnie teraz, kochani, masuje. Jeszcze raz dziękuję bardzo moim gościem, wspaniały pan Andrzej. Pasja od 10 lat, nie? Około. No, od 8 gdzieś. Od 8. Dokładnie się interesuje tematem, A jeszcze może na koniec dwóch zdaniach, a jeszcze na koniec dwóch zdaniach powiedz mi jeszcze, jak tobie ta sytuacja pomogła w samopoczuciu, w stanie zdrowia, w ogólnej sprawności. No tak jak mówiłem, 18 lat już dawno za tobą. To, co mnie zachęciło do tego, to rezygnacja ze środków farmakologicznych. No to jest niesamowite, co mówisz. W celu uśmierzenia, czy to bólu, jeśli chodzi o bóle stawowo-reumatyczne, czy to inne dolegliwości. No wynikające głównie z PESEL-u, z wieku. Zrezygnowałem do maksimum z leków farmakologicznych, no bo niestety w moim wieku się już tak całkowicie nie da. No tak. Ale gro korzystam z dobrodziejstw właśnie tej atmosfery. Ale kochany Andrzeju, gdybyś zobaczył drugie śniadanie mojego taty, tak jak mówisz, tam naprawdę, wierz mi, objętościowo jest naprawdę ogromna ilość. A tak medycyna poszła do przodu, tak czasami to wygląda, natomiast... To znaczy mówisz o ogromnej O moim tacie, pastylek. Tak, dokładnie, ogromnej ilości pastylek i to pastylka na to, na tamto, ta szkodzi, tu pomaga, tam pomaga, tam szkodzi. I wiesz, to jest... Natomiast ta atmosfera pobudza naturalne siły organizmu. Czyli komórki macierzyste. No, między innymi to, co mnie, że tak powiem, zainspirowało w kierunku robienia tej całej inwestycji do korzystania dla poprawienia, dla może nie poprawienia zdrowia, powiedzmy sobie, bo pięknie to wczoraj nazwałeś, do zatrzymania gradacji, czyli jakby... Do utrzymania na pewnym poziomie, tak, w którym zacząłem to robić, swojego zdrowia, żeby już nie postępowała dalej dokładnie degradacja organizmu. Dokładnie. I udało się to zrobić. Wydaje mi się, że tak, i między innymi jednym z czynników wpływających na to, to jest mowa o tym, że następuje wzrost komórek macierzystych w organizmie delikwenta, który z tego korzysta, z takich. No, a komórki macierzyste w organizmie, no to wiadomo. Można tu powiedzieć, że to jest takie... Samouleczacz. Tam, gdzie to jest lekarz twój wewnętrzny. Odporność przede wszystkim. Tak. Młodzi ludzie mają więcej tych komórek macierzystych, dlatego mają bardziej odporne organizmy. Tak. Starsi mają coraz mniej, no im jest ich mniej, tym odporność jest słabsza. Ja zrobiłem badania, zanim zacząłem skorzystać z tego urządzenia tutaj całego, z mojego mieszkania normobarycznego, i po kilku miesiącach korzystania zrobiłem badania powtórne. Te badania robiłem w Klinice Hematologii w Krakowie, więc to jest jednostka niezależna. Tak. Nie byli zainteresowani. Mam dokumenty na to, gdzie dostaję poświadczenie tych badań, no bo płacę za to, tak. Więc robią mi wyniki, podają mi na papierze, mam wzrost ponad 100% perfekt. W stosunku do tego, co było. Perfekt. Panie Andrzeju, obiecuję ci... Nie, my wszystko wierzymy. Chodź, kochany, siadaj tu, chodź do mnie, proszę. Chodź. Ja ci chcę powiedzieć jedną rzecz, panie Andrzeju, na zakończenie tego filmu, nie szukaj, kochany. Ja wiem, że tak jest.
Wszyscy wiemy, natomiast panie Andrzejku, obiecuję, że jak przyjedziemy tu za rok, przyjadę tu z całą swoją rodziną, z małymi szabełkami. Musisz się wylecić z tego. No właśnie, składam publiczną deklarację, słuchaj, zrobimy to i będę tutaj z tobą, słuchaj, na sesji. Nie wiem, czy od razu przyładujemy 1400, żeby mnie wychodzić tam 20 minut, no ale... Nie, ja mam tak, że tak jak ostatnio weszliśmy, i teraz możemy wchodzić i wychodzić, bo tu jest takie samo ciśnienie. No tak, teraz weszliśmy i tu się nic nie zmienia. Natomiast... I możemy... Ale wiesz, co jest ciekawe, jak włączysz urządzenia, to tu wystarczy 20 sekund i już jest po wszystkim, nie? No ale muszą być drzwi zamknięte. Oczywiście, zamykamy drzwi i za 20 sekund mamy już... No za 20 sekund to jeszcze na uszach nie ma, może już... Już będzie. No, drzwi nie otworzymy. Panie Andrzejku, jeszcze raz dawaj żółwik, bezpieczny żółwik w takich czasach jak teraz, ten nasz XXI wiek nieszczęsny. A to, co tutaj się zmieniają kolory, to też ma tutaj swoje znaczenie, bo ja również... Z kwestii odpoczynku wiem, wiadomo, też, słuchaj, wiadomo światłoterapia. Jest, że tak zwana koloroterapia. Tak, tak, ja kolory też oddziaływują na stan organizmu i samopoczucie i jednemu pasuje akurat włączyć sobie czerwony dokładnie kolor, innemu zielony. Dokładnie, no to jest mój kolorek. To jest zielony, to bardzo dobrze ja się czuję. Ja się teraz właśnie przy tym bardzo dobrze czuję, tak. Natomiast zobaczcie, tu cały czas mój fotelik, zapraszam je i bzyczy, ale już go wyłączamy. Dziękujemy ślicznie za masaż. Jeszcze raz panie Andrzeju dziękuję. Do zobaczenia w zdrowiu za rok. Zapraszamy jeszcze raz, pamiętajcie, Kraków, Podgórki 20... 60, przepraszam. 60. Czekamy na was. Dziękujemy ślicznie jeszcze raz panie Andrzejku. Zdrówka dużo. No przez ten redoxer. O, włączył się. Fotel się włączył. Światełka mrugają. Pokazuje, które części organizmu są masowane. No i tu może przejść aż do tamtej sypialni. Mhm. Zmieni pan światło? No mogę spróbować. Tutaj szachy. Się zmienia. Widzisz, tu mamy pewnie kolorów, bo i zielony tutaj jest. Mhm. Te drzwi takie grube strasznie. To są drzwi typu Alcatraz z dodatkową funkcją szczelności. Wiesz, co to było Alcatraz? Więzienie. Więzienie w Stanach Zjednoczonych. Więc ja nazywam te, to są drzwi typu Alcatraz z rozszerzoną funkcją szczelności. Jeszcze raz to.